Znajdujemy się na targach Drema. Proszę powiedzieć, z czym Państwo przyjechaliście? Jesteśmy producentem stołów, wyrobów drewnianych. Mhm. Tutaj jest taki nasz ciekawy eksponat. Jest to plaster 200-letniej topoli. Jest to drzewo z historią. Drzewo zostało wydobyte z dorzecza Wisły. Mhm. Ten plaster będzie stołem? Czy to już jest część stołu? Jest to akurat tutaj ta bryła jako eksponat w pozycji stojącej, lecz może być to jak najbardziej stół. Wystarczy dorobić do tego nogi i może być to stół. Tak. Towar ekskluzywny czy dla każdego klienta? No, raczej ekskluzywny, ponieważ u nas nie mamy dużej ilości tych elementów, mamy tylko kilka i raczej nie chcielibyśmy tego Ile czasu podbywać. Zajmuje wykonanie takiego stołu, który widzimy tutaj w tle? Tak, od 2 do 3 lat mniej więcej. 2 do 3 lat? Tak, zdecydowanie. Jest to długi proces, ponieważ sam proces obróbki termicznej, aby ten kawałek nie popękał, aby był odpowiednio obrobiony, zajmuje długo czasu. Musimy na początku to pociąć, później to sezonować około 2 lata i po tym sezonowaniu dopiero wtedy możemy wykonywać jakiekolwiek prace. Domyślam się, że takie drewno musi być odpowiednio zakonserwowane, żeby wytrzymało te lata. To drzewo już miało ten plus, że leżało w bagnie, leżało w wodzie i one samo już zakonserwowało. A oprócz tego my po obróbce, po wyszlifowaniu, po wszystkich pracach też musieliśmy nanieść odpowiednie utwardzacze, odpowiednie oleje, aby właśnie był taki efekt. Jest to naturalny efekt, jest to naturalnie usłojone, kolorystyka też jest naturalna tego. Kto jest Waszym klientem najczęściej? Raczej osoby... Hotele, jakieś korporacje, duże bardziej firmy? Prywatne osoby, które prywatne chcą... osoby? Tak, głównie które chcą mieć coś nietuzinkowego, coś co jest niepowtarzalne. Coś wyjątkowego. Jaki największy stół Państwo wyprodukowaliście? Dla ilu osób? Jeżeli chodzi o długość, to 5-metrowy. 5-metrowy? I z jednego kawałka z dębu. Z jednego drewna. Tak, jest to ekskluzywny produkt, bardzo fajny, ciekawy. I wtedy taki 5-metrowy stół, to podejrzewam, że też 2 lata, czy dłużej? Zdecydowanie dłużej, bo jest grubszy, trudniej go obrobić i więcej pracy potrzeba, więc też czas jest dłuższy. Kto jest takim klientem takich produktów najczęściej? Klientem tych produktów są głównie architekci, projektanci. Mhm. Zdarzają się też osoby indywidualne, które zamawiają sobie stół wykonany pod specjalne zamówienie. Mhm. Wtedy dobieramy odpowiedni rozmiar, wysokość, Jasne. Rodzaj nóg. Indywidualne podejście do klienta. Dokładnie. Nie produkujemy masowo. Każdy nasz stół, każdy nasz produkt jest inny i na pewno nigdzie na świecie się nie powtórzy. Do jakich wnętrz pasują takie stoły? Wydaje mi się, że można zaadaptować do każdego wnętrza. Mhm. Nasze stoły też trafiają do loftów, jak i do różnych typu pałacy bądź instytucji. Nadaje się do sal konferencyjnych, do hoteli. Zazwyczaj jest to wykończenie, ten last touch. Exclusive. Mhm.